darmowa przychodnia przy matkach swych. Jej też już nie. Ja się z wami skontaktuję. Masz go na plecach. Może była ruskim szpiegiem. Daj spokój. Już chyba takich nie ma. Co ty tu robisz? Musimy porozmawiać. Musicie coś załatwić na biurku. Podsłuchiwałeś? To nie jego wina, strasznie hałasowałeś. Spinacz wbił mi się w tyłek. A nie musiał być? Techniczny? Tak. I jest inne wyjście. Porozmawiam z nim. Powiedz, gdzie jest. Ale musisz obiecać, że go nie aresztujesz. Nie mogę, dopóki nie powiesz, gdzie jest. Nie porozmawiasz z nim, dopóki nie obiecasz.